imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, dzisiaj jest Niedziela Świętej Rodziny, więc warto kilka słów na ten temat powiedzieć. Więc zgodnie z pierwszym przykazaniem miłości, głównym, tym najważniejszym przykazaniem miłości Boga, mamy miłować ze wszystkich sił, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich. Co według katechizmu przekłada się, na to wyłożone, w pierwszej kolejności na chwalenie Boga, o czym mówiłem wam już pierwszą niedzielę tego roku. Chwalić Boga. My na chwałę Bożej istniejemy na świecie. Wszystko Bóg stworzył swojej chwały. Więc chwała Boża i kult powinna być w życiu każdego człowieka na ziemi, a z chrześcijanina, a katolika to przede wszystkim, na pierwszym miejscu. I otóż każdy winien tego Pana Boga chwalić w sercu swoim. I oczywiście zabiegać przede wszystkim o swoje zbawienie. To jest oczywiste. Pan Jezus, mistrz nas, poucza, że gdybyśmy nawet cały świat zdobyli w jakiś sposób, a ponieśli szkodę na własnej duszy, to jej się nie opłaca. Ale ponieważ nie istniejemy sami na tym świecie i każdy żyjemy w pewnych określonych zależnościach od innych ludzi, tą podstawową komórką, jaką każdy wychowuje się, albo przynajmniej powinien, z prawa naturalnego, jemu się to należy. Można przez nasze grzechy komuś to takie prawo odebrać, ale jest to wtedy bezprawie. Ktoś ciężko winny za to ponosi. Więc z prawa naturalnego każdemu się należy, aby się wychował, urodził w rodzinie, gdzie jest ojciec i matka. I sam Bóg w swojej opatrzności przewidział, aby jego syn w takiej społeczności dorastał. Właśnie w rodzinie. Co nie jest takie oczywiste, bo na przykład u wielkich ludzi, których w opatrzności Bożej Bóg zsyłał na ziemię, bo święty Jan Chrzciciel, tak pisze Katarzyna Maryi, że od 6 roku życia przebywa na pustyni, przygotowując się do tej szczególnej misji w duchu proroka Eliasza, aby przygotować drogę na przyjście Zbawiciela naszego. Więc inna była rola w odegraniu Jana Chrzciciela, ale sam Zbawiciel uświęcił życie rodzinne. Przebywając wiele dziesiątków lat właśnie w otoczeniu Matki Bożej świętego Józefa. Dzisiaj jest właśnie nawet oracją przy świętym, że Chrystus Pan chciał uświęcić życie rodzinne w ten sposób. Pan Bóg dla swojego Syna zapewnił to, co uważał za najlepsze, za najbardziej adekwatne do tego, aby spełnić swoją misję. Więc Pan Bóg się nie myli, wybrał to, co najlepsze, więc adekwatnie było, aby i najlepiej z możliwych, aby Chrystus Pan urodził się w rodzinie. Wtedy mógł lepiej, znając trud życia rodzinnego, no, patrząc na jak się trudziła jego Najświętsza Matka i święty Józef, no, lepiej potem swoją misję na ziemi sprawować. I bez wątpienia Pan Bóg w opatrzności Bożej zapewnił, że sposób życia świętej rodziny był najbardziej adekwatny ze wszystkich możliwych rodzajów i możliwości spędzania życia w rodzinie. I to, że on jest jednakowo aktualny wtedy, jak i dziś, w swoim ideale, bo on się nie może starzeć, bo Bóg się nie starzeje. I teraz, moje drogie panie, bo tak sobie niestety diabeł upodobał, że zawsze zaczyna od was, jeśli chce zniszczyć cokolwiek, to zwróćmy uwagę, że w godności rodziców bożych nikt, żadne stworzenie nie przybije. Opiekowała się samym Zbawicielem, samym Bogiem. Więc dlatego Matka Boża, przy Najświętszej Dziewicy Maryi, jest wyniesiona ponad wszystkich chór aniołów. Cieszy się największymi z możliwych godności w niebie. Teraz po Trójcy Świętej. A o świętym Józefie mówimy, że ustanowił go Pan zarządcą wszystkich posiadłości swoich. A więc skoro ta królowa nieba i ziemi, której aniołowie oddają głęboki pokłon i służą jej, chciała tu na ziemi uświęcać swoimi świętymi dłońmi proste czynności życia domowego. Sprzątanie, pranie, przygotowanie jedzenia, opieka nad synem, dbanie o męża. Wszystkie te rzeczy, które są związane z życiem każdego domu rodzinnego. Sama Najświętsza Matka chciała je wykonywać. Z wielkim oddaniem i pokorą, to je uświęciła. Nadała jej wymiar pewnych królewskich czynności.
Świat, nienawidząc Matki Bożej, będzie robił wszystko, aby te podstawowe czynności każdej kobiety w rodzinie zohydzić. Tak wmówić wam, abyście miały kompleksy. Abyście czuły się jakoś gorzej w stosunku wobec tych kobiet rzekomo wyzwolonych, które mogą pracować 8 godzin w jakimś biurze i myśląc, że oni w ten sposób realizują siebie i świat czynią lepszym. A wcale tak niekoniecznie musi być. Dla nas logika obecnie jest bardzo prosta, nawet łatwiejsza niż kiedykolwiek. To, co świat chwali, wystarczy robić dokładnie przeciwstawną rzecz i wtedy ma się pewność, że się będzie Panu Bogu podobać. Więc im świat bardziej będzie promował jakieś inne formy realizacji bycia kobietą, tym bardziej my powinniśmy wspierać tą formę tradycyjną. Święty Józef pracował w warsztacie. Trudził się własnymi rękoma, aby zdobyć pożywienie, aby zarobić na utrzymanie własnej rodziny. Na pewno był solidnym cieślą. Pewnie brał udział w zgromadzeniach mężczyzn w swojej miejscowości, gdzie mieszkał, no i też partycypował w tych obowiązkach mężczyzn, które na on czas do nich należały. I to jest idealny układ. Tak powinno wszystko funkcjonować. Każdy powinien w miarę swoich możliwości dążyć do tego, aby ten ideał zrealizować. W tych możliwościach, jakie posiada. I wtedy będzie się to cieszyć należytym błogosławieństwem. I tych prawdziwych mężczyzn, tych wojowników, którzy mają ten świat podbijać dla chwały Bożej i przemieniać go, aby był cały katolicki, no właśnie oni dojrzewają w domu. Oni wychowują się w domu, gdzie troskliwa matka uczy ich tego właśnie, jak, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną w trudnym świecie, który nie będzie się bał podejmować wyzwań. Skoro o tym mówię, nomen nomen, najnowszy numer Polonii Chrystiana, to jest skrócie do nabycia, właśnie jest o mężczyznach, więc zachęcam do lektury. Każda rodzina powinna być w swoim wymiarze możliwie najbardziej autonomiczna, czyli niezależna od czynników zewnętrznych, jeśli to jest możliwe. Wolna od wszelkich obciążeń, na przykład kredytowych, jeśli to jest możliwe. Niezależna i samowystarczalna. No bo mówiłem wam już kiedyś, że ideałem jest, żeby każda rodzina włożona w określony dom, w którym mieszka, tworzyła społeczność Chrystusa. Królestwo Chrystusa. Jest Chrystus Pan, jest głowa rodziny mąż, jest żona, są dzieci. To jest optymalne miejsce ich wzrostu, aby potem mogły iść na świat i zakładać kolejne królestwa, albo go podbijać dla większej chwały Bożej. No nie jednak, mimo wszystko, żona jest, a powinna być najbardziej autonomiczna, jednak i możliwie niezależna, to jednak nie jest możliwe, aby sama rodzina przetrwała po tej stronie nieba, w tej doczesności, w której się znajdujemy. Dlatego już z prawa naturalnego wiemy, że rodziny łączyły się w jakieś określone społeczności, czy tworząc jakieś wioski, osady, jakieś potem powstawały plemiona, tak się wykształcały całe narody, a wreszcie państwa. Bo w pewnej grupie łatwiej jest zdobywać inne dobra i łatwiej jest się też bronić przed tymi, którzy chcieliby ten mir domowego spokoju zakłócić albo wręcz zniszczyć. I wobec tych społeczności przekraczających rodzinę, ci, którzy czerpią z tego dobra, na przykład bezpieczeństwa, winni są określone świadczenia na ich rzecz łożyć. I takich społeczności przynajmniej mamy dwie, o których warto wspomnieć. Pierwsza, przyrodzona, po tej stronie nieba chciana przez opatrzność Bożą, to jest ojczyzna nasza. Rzecz wspólna, nawet sama nazwa, Respublika Polonia. Rzeczpospolita Polska. Pierwsza rzecz. I druga, chciana przez Pana Boga i powołana w sposób szczególny, aby nas doprowadzić do nieba, jest to Kościół Święty Katolicki, założony przez naszego Pana i Zbawiciela, którego wiarę w ten Kościół i chlubimy się nim, śpiewamy przecież na każdej sumie. Credo, nunam sanctam, catholicam, ed apostolicam, ecclesiam.
Romana, czyli rzymski kościół. I Pan Bóg chciał, aby, ponieważ sam był widzialny na ziemi, gdy chodził po tym świecie, miał ciało, tak jak i my mieliśmy mieć, tak jak my mamy ciało, mogliśmy na niego patrzeć i obserwować go w działaniu, jak nauczał, jak różne cuda czynił, jak wskrzeszał, jak uzdrawiał, jak niósł pociechę i wszelką pomoc. Tak Pan Bóg chciał, kiedy wstąpił do nieba, żeby Kościół miał też swój widzialny wymiar. Czy to w postaci ludzi związanych bezpośrednio z hierarchią kościelną, czy też instytucjami kościelnymi, które się z biegiem wieku wytworzyły. To są tak istotną częścią Kościoła, jak istotną częścią człowieka jest jego ciało. Ciało i dusza. To, co widać i to, czego nie widać. I tak samo w Kościele jest to, co widać i to, czego nie widać. I my partycypujemy jako tutaj wszyscy tutaj obecni w obu tych społecznościach. Kościoła i ojczyzny. I teraz, jaki rodzaj świadczeń jesteśmy winni tym społecznościom? Zacznę może od tej społeczności nadprzyrodzonej, czyli Kościoła katolickiego. Jest przykazanie kościelne, które mówi nam, piąte przykazanie, wspierać Kościół w jego potrzebach. No ale w sensie ogólnym to trzeba uszczegółowić, bo Kościół obejmuje cały świat. Wszędzie dotarli misjonarze katolicy. Chociaż w nierównych miejscach nierówna temperatura życia katolickiego na całym świecie jest. Więc Pan Bóg też chciał, koszula bliższa ciału, abyśmy w pierwszym rzędzie wspierali ten Kościół, z którą stykamy się na co dzień. Od którego czerpiemy dobra duchowe. Od którego przyjmujemy sakramenty, od którego czerpiemy pouczenie, jak postępować, w którym możemy bezpiecznie Panu Bogu cześć oddawać w sposób chciany przez Niego świętej liturgii. Więc w normalnym życiu katolickim, w szczęśliwszych czasach, zawsze były to parafie katolickie, z którymi byliśmy związani. Parafie, bądź w sytuacjach jakichś wyjątkowych, określone klasztory, z którymi może ktoś czuł się bardziej związany. Dzisiaj, kiedy ten świat szybko zmienia się w naszej rzeczywistości, jak w kalejdoskopie, no tak Pan Bóg chciał i zarządził, że my tutaj w ramach tego duszpasterstwa spotykamy się tu w świątyni w Starosielcach. Możemy mieć przy tym okazji pewność, że sprawa jest Boża, ponieważ jeżeli biskup tego miasta, czyli z Urzędu Apostolskiego, to miejsce erygował i do kultu Bożego przeznaczył, no to sprawa jest jasna, że był w tym palec Boży, więc możemy czuć się bezpiecznie. I teraz każdy, który tu przychodzi, który czuje się związany z tym miejscem, winien określone świadczenie na rzecz tego miejsca ułożyć. Jest to obowiązek, to jest cnota sprawiedliwości. Jeżeli się określone dobra otrzymuje, to należy też współmiernie na nie odpowiedzieć. I tutaj, moi drodzy, odwołuję się przede wszystkim do naszego wspólnego zaangażowania w to miejsce. W tą kaplicę, w szkołę, w teren, wszystkie działania, które razem podejmujemy. Gdyż wasze zaangażowanie jest nierówne. Wielu jest takich, których tu może nie będę wymieniał, żeby jakoś ich nie peszyć, których mogę postawić naprawdę za wzór zaangażowania w dobro wspólne. No ale problem jest to z tą resztą. Dostaliście pewne dobro, których wielu pożąda w naszym kraju, jak na złotej tacy. Dla wielu z was spadło to z nieba. Bo niczym na to sobie nie zasłużyli. Może poza tym, że mieli pragnienie. Albo modlili się. To rzeczywiście może partycypowali, że się to stało. Więc jeżeli to już mamy i Pan Bóg chciał nas tym obdarzyć, to dbajmy o to, bo nic nie jest dane raz na zawsze. Ci, którzy orientują się w meandry życia kościelnego, wiedzą, że to naprawdę bardzo wyjątkowy zbieg okoliczności, który trudno nie ma zbyt okoliczności, są tylko opatrzność Boża. I Pan Bóg chciał, żeby akurat tutaj to zafunkcjonowało. Wystarczy przyjechać do diecezji obok i sprawa już się ma
daleko bardziej smutno. I tutaj może za wzór zaangażowania mogłem podać, żeby już tak, będąc już może w pewnej grupie, naszą scholę, która włożyła najwięcej wysiłku, aby zaistniało to miejsce. I oni podjęli się sprawy, że będą przy kulcie Bożym uczestniczyć w własnym śpiewu, zdolnościami, gdy Pan Bóg ich obdarzy. I możemy od lat, niedzielę i święta ich słuchać. Czyli oni ze swoich obowiązków, które sami na siebie nałożyli, dbanie o to miejsce, wywiązują się bardzo dobrze. Są różne sposoby zaangażowania się. Mamy oficja, niektórzy podjęli się pewnego stałego zaangażowania, ja będę przy księdze odpowiedzialny za to i wywiązuje się. Dobrze, ale jest stała masa ludzi, którzy nic nie są zaangażowani. To jest kilka możliwości dalszego działania. Można wyjść z własną inicjatywą. Przyszedł do mnie pewien człowiek od was i przy księdza, że zrobiłbym ławki. O, to jest godne pochwalenia inicjatywy. Pomyślimy o tym w tym roku. Zrobimy jedno na wzór i zobaczymy, czy się wam podobają. Dlaczego o tym mówię, moi drodzy? No bo już powtarzałem to już jak to w kółko powtarzać, ale jeżeli przychodzi sobota i ja nie mam komu sprzątać, nie mam rąk do pracy, w banalnej sprawie, no to jest bardzo przykre. Bo jest zima, to jest masę brudu naniesione i nie ma komu sprzątać. No to ja wiem, że każdy chciałby tylko partycypować w rzeczach wzniosłych i wielkich. Wtedy jest większa chwała. A tam jakieś sprzątanie, to tam sprzątanie. Tak? Tylko, że jeżeli jest brudno, to potem ktoś przychodzi, no brudno tu jest. No to ksiądz słabo się organizuje, no, skoro jest brudno. Na kogo spadnie? Przecież no nie na was, tylko na mnie. Jeżeli ktoś nie może partycypować czasem swoim, który jest cenny, też należy o niego dbać i bez potrzeby go nie nadwyrężać. To może partycypować w formie finansowego. Bo musimy kupować środki czystości i inne rzeczy związane z wyposażeniem i dbaniem o świątynię, o szkołę, o cały teren. Więc uderzam w sumienie. Także dbania o siebie nawzajem, znoszenia siebie nawzajem. Kościół gromadzi wszystkich. Bogatych, biednych, szczęśliwych i smutnych, wykształconych i mniej wykształconych, z różnymi zdolnościami. Każdy ma jakieś swoje wady. Pan Bóg wszystkich nas cierpliwie znosi. I każdy ma w sobie coś, co kogoś cierpliwie wystawia na próbę. Więc jeżeli dzisiaj święty Paweł pouczy nas w pięknej lekcji dzisiaj, znośmy jedni drugich nawzajem. Święty Pan Jezus mówi, jedni drugich brzemiona noście. To trzeba się znosić i okazywać cierpliwość. Bo nie ma wspólnot idealnych. Tu też sami święci nie są. Chociaż wielu, i to mnie bardzo cieszy, wie o tym, że nie jest świętym i stara się nim zostać. I to jest bardzo dobrze. Ale ten proces stawania się jest bardzo burzliwy i czasem jest uciążliwy dla naszego otoczenia. Jedni drugi bierzemy na nóżki. Pomagajmy sobie nawzajem. Tu zaproponowałem właśnie 1% dla Roberta. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, na co go przekazać. Jest jednym z nas, który naprawdę włożył dużo wysiłku w funkcjonowanie i swoimi umiejętnościami, i czasem wolnym, i sprzętem, który posiada. I teraz spotkały go takie złe terminy. Musimy go wspomóc. Więc apeluję, że każdy jest zobowiązany partycypować w dobrze wspólnym. Ponieważ wymaga tego dobro jego rodziny. I tak samo jeszcze dobra, może nie jeszcze wyższego rzędu, ale ponieważ Kościół to nam daje drogę otwiera do zbawienia. Ojczyzna nasza nam zapewnia pomyślność do czystości. Chociaż ci, którzy służą ojczyźnie, ojczyzna, pomyślność ojczyzny naszej i gdyby w ideale stała się katolicka, podnosi chwałę Bożą. A więc partycypowanie w obowiązkach względem ojczyzny jest podnoszeniem chwały Bożej. Tylko z takiego powodu należy angażować się w sprawy obywatelskie i dobra wspólnego. Z innego nie ma sensu. Szkoda czasu i wysiłku.
I to paradoksalnie nie jest kosztem własnej rodziny, tylko wręcz przeciwnie, jest to budowanie właściwych postaw wśród domowników. Dzielenia się, poświęcania swego czasu. Że nie jest rodzina tylko w sobie zamknięta, ale jest, ona świadczy pewne dobra na przyszłość. Dziecko się uczy, że trzeba pomagać. Trzeba pomagać innym ludziom także. Formujemy w sobie postawy obywatelskie, że jest dobro wspólne w postaci właśnie kochanej ojczyzny, której trzeba także określone świadczenia świadczyć, nie tylko w postaci podatku dochodowego, ale dbania o kulturę ojczystą, by była docna katolicka i ona była podtrzymywana i oddziaływała jak najszerzej. Co prawda to nasze kochane państwo powoli zwija się z punktu widzenia tego najbardziej zewnętrznego. Ono będzie coraz bardziej schodzić na niższy poziom, ten dostrzegalny bezpośrednio dla nas. Czyli znowu rodziny, domy, społeczności lokalne. A jednym z istotnych albo najistotniejszych elementów społeczności lokalnej jest miejsce kultu. Wokół się wszystko ogniskuje. I dbanie o miejsce kultu jest bezpośrednim przejawem miłości do ojczyzny. Bo znamy, jeśli znamy historię, to wiemy, że kiedy nie było tej rzeczywistości zewnętrznej państwowej, no to Polska była tam, gdzie były kościoły. Bo tam się gromadzili Polacy. Tam prosili Pana Boga, aby przywrócił, zechciał okazać miłosierdzie. I że będziemy lepsi, naprawimy i nie powtórzymy błędów ojców, żeby tylko ojczyzny wrócił nam, na raczył wrócić nam Pan. No i wracał kolejny raz. Dzisiaj pałeczka w sztafecie pokoleń leży do nas. Moi drodzy, to już kończąc tą krótką moją myśl dzisiejszą, chciałbym, żebyście zapamiętali, że o ile wielką rzeczą i chwalebną jest posiadanie rodziny, dbanie o nią i zabieganie, to jednak rodzina sama w sobie, nie mówię, nie jest samowystarczalna, ponieważ tkwi w społecznościach większych od siebie, które są konieczne do egzystowania. I tą rzeczywistością nadprzyrodzoną, której chlubimy się, z której czerpiemy określone dobra, jest Kościół katolicki, a w tym poziomie naszym obywatelskim Polska, Rzeczpospolita, najjaśniejsza. I w sztafecie pokoleń mamy pałeczkę i pamiętajmy, że wielu, którzy żyli przed nami, poświęcili wszystko, co mieli, łącznie z własnym życiem, abyśmy mogli my teraz dalej po polsku mówić i zachować wiarę katolicką. Bo tylko o taką Polskę można pracować, dla niej można walczyć, a jeżeli nawet trzeba, to i w potrzeby i życia nie szczędzić. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.